Witam Ciebie tego wspaniałego kolejnego dnia. Dzisiaj bardzo krótko na temat tego, co tak naprawdę przesądza o tym, że wiele ludzi osiąga sukces w kwestii na przykład formułowania, czy definiowania, i potem osiągania swojej wymarzonej sylwetki, czy pozbywania się zbędnych kilogramów, a co decyduje o tym, że niektórzy tego sukcesu nie osiągają. No więc tutaj w pierwszej kolejności przypomina mi się zdanie. Knighta, czyli e, twórcy Nike, musisz pokochać przygotowanie bardziej niż wygrywanie i sam proces, który e, przechodzisz, jest po prostu monotonny. E, jak pokazują badania w odniesieniu do e, zrzucania zbędnych kilogramów, najbardziej skuteczni są ci, którzy godzą się na monotonie. Monotonie w kwestii jedzenia, treningu, snu i wielu, wielu jeszcze elementów, które po prostu muszą być dobrze ułożone. Więc nie zrażaj się monotonnością, a wręcz dąż do monoton, monotonności i powtarzalności, bo przecież twoim celem jest osiągnięcie powtarzalnego rezultatu w postaci, w postaci bycia tą osobowością czy tą e, fizjologią, która jest zgodna z twoimi oczekiwaniami. Więc zauważ. Jeżeli chcesz, zakładamy, że mamy pewne równanie, tak, które chcemy ułożyć. Jeżeli chcesz cały czas osiągać ten sam wynik albo coraz lepszy wynik, w miejsce zmienny stawiasz stałe. Jest to tak proste i tak logiczne, oczywiście pomijając pewne elementy, ale w momencie, kiedy Twoja dieta jest dopasowana do Ciebie, Twój trening jest dopasowany do Ciebie, Twój oddech, Twój sen wszystko jest dobrze zaprojektowane i codziennie, codziennie realizujesz swój plan automatycznie nie możesz ponieść porażki, ponieważ, tak jak mówiłem w kilku filmach, które nagrywałem dla Ciebie, być może jeszcze nie bierzesz pewnych elementów układanki pod uwagę. W momencie, kiedy zaczniesz brać pod uwagę, sukces jest nieuchronny. A więc pamiętaj o tym, że proces wcale nie musi być seksi. seksy będą rezultaty. I proces nie musi być pełen porywających emocji, chociaż to tylko i wyłącznie zależy od Ciebie i tego, jak sobie to przedstawisz. To może być fascynujące przygoda, która zapewni to jej powtarzalność, jeżeli oprzesz się na stabilnych, codziennie formowanych przez ciebie fundamentach. I to jest bardzo, bardzo istotne w kwestii osiągania sylwetki marzeń i w kwestii na przykład high performance, czym się zajmuję przecież od wielu lat jako hipnoterapeuta kliniczny, i trener mentalny. I tutaj nie ma w zasadzie żadnej magii, a wręcz przeciwnie, jest to prostota, logika, a magia tak naprawdę pojawia się dopiero wtedy, kiedy widzisz e, cudowne wręcz rezultaty, dzięki temu, że wszystko, co mogło być ustabilizowane, jest ustabilizowane. Więc na tym e, zakończam, pozdrawiając Ciebie serdecznie, zachęcając do uwaga. Monotonii powtarzalności, bo przecież Tobie chodzi o powtarzalność w kwestii fizjologii sylwetki. Serdecznie pozdrawiam, najlepszego, trzymaj się, cześć.